It's Good Time Radio. Good music with electronic touch. Dominika Komarnicka, Good Time Radio. Dzisiaj na strefie kultury wysokiej, wyższej, bo ze mną gość Marcin Pędowski. Witaj, Marcinie. Witam bardzo serdecznie, kłaniam się. Słuchaj, zacznijmy od twojej płyty, bo to jest jeszcze świeżynka, można tak powiedzieć, ale ty już od dawna działasz, grasz. Dlaczego ta płyta tak późno powstała? Ponieważ nie byłem dojrzały emocjonalnie na to, żeby taką płytę zrobić. Gdybym miał 20 lat, to taka płyta miałaby pewnie postać fusionowo, powiedzmy, takiego karate stylu, wiesz, typu wysoko zamocowane gitary na klatce piersiowej, marki pewnie Ibanez, dresy i bardzo szybkie granie, typu 150 tysięcy na godzinę. Natomiast jest tak, że mam wrażenie, że do słuchania muzyki, do odbioru jej dojrzewa się i jak jesteśmy młodzi jeszcze, to odbieramy w muzyce to, co jest najbardziej jaskrawe. A wgłębienie się w to dno wymaga trochę czasu. Mi to trochę czasu zajęło. A druga sprawa jest bardzo prozaiczna, po prostu miałem inne zajęcia, zobowiązania z innymi artystami, które... No to nie jest tak, że ty w ogóle nic nie nagrywałeś, bo nagrałeś bardzo wiele płyt współpracując z innymi muzykami. Jasne, ja robię to cały czas i to jest mój chleb. Robię to w ogóle z wielką pasją. Natomiast no, zrobienie swoich rzeczy jest trochę szaleństwem, dlatego że to jest muzyka raz, że instrumentalna, dwa, że nagrana na komunistycznych instrumentach, niepopularnych dzisiaj, każdy to uznaje za jakiś wybryk, a ja mam swoje powody, żeby twierdzić, że ich zastosowanie jest w ogóle strzałem w dziesiątkę. No i poza tym robione to było też w warunkach, powiedzmy, amatorskich, na tyle amatorskich, że zajęło nam to około 2 lat nagranie tego samego materiału. Poza tym to jest moja pierwsza próba jakby z kolegami wyprodukowania samodzielnie materiału. Bardzo mi zależało, żeby to brzmiało oldschoolowo, czyli żeby to tak nie siepało górnymi częstotliwościami, których w dzisiejszych nagraniach jest dużo bardzo w muzyce. Właśnie, bo ja chciałam Ciebie zapytać, skąd się wzięło to Twoje zainteresowanie tymi komunobasami, oldschoolem, do którego gdzieś tam nawiązujesz muzycznie? Powiem Ci, skąd to się wzięło. Otóż obserwuję od dłuższego czasu nasz rodzimy rynek, powiedzmy, że około jazzowy. I okazuje się, że bardzo mocno jesteśmy zapatrzeni w amerykańskość. I tak mocno, że właściwie nie mamy swojego języka, nie podkreślamy swoich korzeni. Oczywiście nie mówię tu o graniu Kujawiaków w ogóle i takich rzeczy. Zresztą robi to na przykład świetnie Namysłowskim. Ale jest coś takiego faktycznie w muzyce jazzowej, mam takie wrażenie, muzycy jazzowi bardzo często gdzieś patrzą się na Amerykę jako ten taki najwyższy poziom, pułap, do którego dążą. To prawda, ale na przykład weź pod uwagę, że jest jazz skandynawski i ci Skandynawowie zupełnie z powodzeniem przemycają tam swoje patenty, swój klimat i to im na dobre wyszło. Uważam, że no, pochodzę z Polski, tu się wychowałem i jakiekolwiek te instrumenty, czy w ogóle jakikolwiek, cokolwiek by to nie było w przeszłości, to ta przeszłość się wydarzyła i po prostu wykorzystanie tych instrumentów jest w pewnym sensie takim pokazaniem, że tak, to jest moje podwórko, na tym grano kiedyś, ja chcę to wykorzystać. Na tych instrumentach, one są naprawdę złe technicznie. Ja tu dla wszystkich młodych, powiedzmy, basistów to od razu mówię, że te instrumenty nie nadają się do grania w ogóle dla początkujących. One wymagają naprawdę wprawy technicznej. Przez to nie stroją, mają mankamenty, dużo mankamentów technicznych i takich typowo jakby manualno-muzycznych. A to sprawia, że to jest jeszcze większe wyzwanie dla Ciebie i tym chętniej chwytasz za ten instrument? To nie chodzi o wyzwanie, chodzi o to, że one pośród tych wszystkich wad, a jest ich milion, mają ze 3 zalety. Te zalety są tak strasznie istotne, pozwól, że rozwinę tę myśl. Chodzi o to, że dzisiaj w dobie konsumpcjonizmu każdy jest w stanie kupić dowolnie drogi instrument klasyczny, jaki tylko sobie zamarzymy. I tu nie tylko chodzi o basy, chodzi o instrumenty wszelkie, o sprzęt typu studyjny. Możemy, kładziemy pieniądze na stół i mamy ten sprzęt, mamy. W efekcie jest miliardy produkcji w tej chwili istniejących naokoło nas, które są na tym sprzęcie nagrane i one są przez to w pewnym sensie takie same. Stają się po prostu, są niezłe, ale wszystkie podobne. A mi zależy na tym, żeby znaleźć coś bardzo, bardzo, bardzo innego. Cała ta inspiracja w tym wzięła też się stąd, że zacząłem, w związku z tym, że piszę artykuły do gitarzysty, robię tam mnóstwo testów, a najczęściej tam publikuję warsztaty basowe. I zacząłem po prostu szukać inspiracji, poszedłem w górę rzeki, nie w
we współczesnej muzyce, tylko pomyślałem sobie, gdzie to się wszystko narodziło, gdzie to wszystko się pojawiło. Okazuje się, że oprócz takiego mainstreamu, który lata 60. istniał, mam tu na myśli mainstream jazzowy, mam tu na myśli mainstream typu Motown i w ogóle miliony nagranych płyt, istniały jeszcze wytwórnie, czy artyści mniej jakby popularni dzisiaj, mniej znani, ale bardzo, bardzo oryginalni. I ja do nich dotarłem dzięki internetowi. Mówię tu na przykład o takich artystach jak, nie wiem, Charles Wright, czy Demeter z Nowego Orlanu, czy na przykład Rolls Royce, czy tym podobne rzeczy. I ich pulsacja, ich jakby sposób grania był szalenie, szalenie dla mnie inspirujący. Linie basów, które tam zaproponowane. Oni grali poza tym bardzo niedoskonale technicznie. Dzisiaj każdy, mi się wydaje, absolwent szkoły średniej muzycznej gra lepiej niż oni wtedy. Ale jednak było tam naprawdę 100% muzyki. A dzisiaj jest tak, że niby wszyscy grają świetnie na instrumentach, ale tej muzyki coś mało jest ogólnie na około. Szczególnie, że muzyka jazzowa, mam wrażenie, czy około jazzowa ma to do siebie, że w którymś momencie zamienia się to wręcz w wyścig. Kto zagra więcej, szybciej, lepiej i gdzieś tam chyba się zatraca ten smak, czyli ten, który w każdej muzyce jest ważne, to uczucie do muzyki. No właśnie, szybciej, więcej, to nie tędy, nie tu jest droga. Zresztą zwróć uwagę, że nie nadużywałem basówki jako instrumentu solowego, to znaczy nie grałem w każdym numerze solówki, w każdym numerze bas, akordami, tappingiem i poczwórnym kciukiem jakiś tam cuda na patyku. Czyli nie jest to płyta skierowana stricte do basistów, którzy się tym bardzo pasjonują, ale staram się zrobić tam po prostu dobrą muzykę na tym. A wiesz co, kiedyś po prostu poszedłem, natknąłem się na to po prostu słuchając, no takie olśnienie, wiesz, chociaż byłem niejednokrotnie w filharmonii, nawet sam nieraz grałem w takich tego typu orkiestrach czy w big bandach. Poszedłem, rozumiesz, na przedstawienie baletowe, był to Dziadek do Orzechów i z muzyką Czajkowskiego. I uświadomiłem sobie właśnie wtedy, że partie kontrabasów na przykład są realizowane w ogóle w bardzo prosty sposób. Kilka kontrabasów gra prostą linię, w ogóle naprawdę banalnie skonstruowaną. Tak samo partia smyczków, czy partia instrumentów, nie wiem, dętek, czy partia perkusji nie jest skomplikowana, ale w całości ten twór jest znakomity. Ta mozaika jest fantastyczna. I to znaczy, że żeby piosenka była dobra, to nie musi tam być solo basu i to nie musi być karkołomne, nie musi się sączyć podpow z koni grającego, żeby wywrzeć impresję na słuchających. Nie tędy mi się wydaje z droga. I właśnie to, co mówisz, wydaje mi się, że tak brzmi każdy dojrzały muzyk. Przy okazji tych kolaboracji jeszcze, o których wspominałeś, w waszym świecie muzyków instrumentalnych to jest pewna wręcz potrzeba, mam wrażenie. Z kim znowu coś nagrać? Więc jakie są twoje plany? Z kim ty byś chciał nagrać? Może gdzie byś chciał też zagrać z tym materiałem? Na jakich festiwalach jazzowych na przykład, albo innych imprezach muzycznych? Wiesz co, bo pytasz teraz o Pędowski, czy pytasz o moje... Pytam o Pędowskiego, aha. Tak. I generalnie o twoje przyszłe projekty, bo pewnie w głowie coś ci się rodzi. Wiesz co, współpracuję w tej chwili dość intensywnie z Fiszem. Mamy trasę koncertową na jesieni i zimie, mam mnóstwo prób. I to jest taka rzecz, która właśnie już się dzieje. Chciałbym wystąpić na kilku festiwalach, które są powiem ogólnie dosyć popularne i przyjeżdżają tam artyści niezależni. Chciałbym mieć możliwość, żeby moją muzykę wśród tym gąszczu muzyki, która nas otacza, żeby dotarła ona do tych odbiorców, którzy są wrażliwi na naturalne brzmienia, na jakość muzyki, żeby po prostu była możliwość dać im chociaż kilka chwil posłuchania pierwszego utworu. Wiem, że oni połkną haczyk i kupią całą płytę, albo posłuchają, znajdą ją w internecie. Oczywiście płyta jest dostępna w sieci na Bandcamp, pendowski.bandcamp.com, na Spotify, na Deezerze, na iTunesie. Generalnie ona jest w sieci. Właśnie otworzono mi kanał na Tuba FM pod tytułem Kapendowski. Są też te utwory do posłuchania. Czyli podsumowując, ekipę zebrałeś naprawdę piękną. To wszystko brzmi świetnie. Ta płyta, mimo że ma te brzmienia, powiedzmy, starsze, brzmi bardzo świeżo. Ja wam życzę, żebyście świetnie sobie z tym projektem radzili, żebyś spełnił te swoje marzenia o tych festiwalach, koncertach, na których chciałeś zagrać. No i cóż, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że wrócicie jeszcze do Good Time Radio. Zapraszamy serdecznie, bo u nas jest bardzo dużo miejsca także na jazz i tego typu koło jazzowe projekty. Bardzo dziękuję. No z tego, co wiem, to już jesteśmy wstępnie zaproszeni na audycję, która będzie strumieniowana, to chyba tak się mówi, czyli nadawana. Streamowana. Wow. Streamowana bezpośrednio do sieci. I bardzo chętnie to zaproszenie, już mówię, że przyjmujemy i z materiałem przyjedziemy, zagramy to. Bardzo dziękuję całej obsłudze
tutaj w ogóle całej imprezy. Zresztą w ogóle doceniam to, że jesteście zajawkowiczami, że to wszystko zostało zrobione dzięki zajawce, cała ta infrastruktura, scena i tak dalej. To jest coś wielkiego. To w ogóle bez tam jakichś dodatkowych sił, wyższych sponsorów i to jest naprawdę ekstra. I czuję się... Ja by do przodu. Wy do przodu i my do przodu. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Marcin Pędowski. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. It's Good Time Radio.